Już się napełnia. Miejmy nadzieję, że nie ma wycieków. Jest już zimne wszystko. Witajcie na kanale Testem Produktu. Przetestujemy sobie tak zwanego AC Fixa. Jak widzicie, kupiłem go w komplecie. Jest dedykowany również pod ten samochód, jakim jest Mazda 3. Jakiś rocznik 2.4, coś takiego. Benzyna w tym wypadku. I sprawdzimy, ponieważ klimatyzacja tak naprawdę tutaj już nie działa. Poza tym, że tam wiadomo, włączacie ją, ale nic nie chłodzi. A produkt AC Fix, który już nie pierwszy raz widzieliście na necie, jest reklamowany przez dość też znaną osobę o tym samym nazwisku, co ja. Czyli to jest Grzegorz Duda. Ja akurat jestem Piotr Duda. Pozdrawiam tutaj Grzegorza Dudę. I też ma fajny program motoryzacyjny. I sprawdzimy sobie. Ja kupiłem z jedną tutaj puszeczką. Pamiętajcie, w tym wypadku tutaj nie ma, ponieważ musicie zwrócić uwagę też na tabliczkę znamionową, na której jest informacja, że jaki czynnik możemy tutaj wprowadzić. W tym wypadku mamy R134A. Z tego co wiem, to są jeszcze dwa inne. To jest kwestia roczników. Do 90 któregoś tam jest jeszcze inny. Również może być też końcówka inna. Tutaj oczywiście nie podpinamy pod high, tylko pod low. Ja Wam pokażę za chwilkę. To jest bardzo ważne. Są też samochody, które mają na wysokociśnieniowym gniazdo z literką L, ponieważ nie ma po prostu dwóch. Z reguły na high jest grubsza, czyli szersza ta końcówka, a na low jest po prostu mniejsza, węższa i właśnie ta końcówka nam tu bez problemu się wepnie. Jeżeli macie problem z tym, czyli macie po prostu na wysokociśnieniowym końcówkę low, no to musicie dokupić redukcję. Pamiętajmy oczywiście, aby instrukcję obsługi sobie przeczytać, sprawdzić na internecie. Tutaj macie QR kod, skanujecie wszystko od podstaw, macie pokazane dokładnie, ponieważ ja nawet mogę Wam tutaj czegoś nie pokazać, nie dograć. Mam nadzieję, że nagram ile się tylko da. I teraz będziemy sprawdzać. Sprawdzamy pierwsze ciśnienie. Pamiętajmy, że to musi być zaciągnięte, zakręcone, czyli iglica w tym wypadku ma wystawać, a za chwilkę zobaczycie, kiedy ją odkręcamy. Ale zamykamy, żeby na wszelki wypadek, gdy podłączymy ten przewód z manometrem, żeby nam czasem czynnik, który jeżeli jest w środku, nie wyszedł na zewnątrz. No bo przecież nie będziemy chcieć straty, tak? Chcemy dobić, bo mamy stratę. W tym wypadku nic nie chłodzi, co Wam za chwilkę pokażę. Jeżeli wskaźnik będzie na zielonym polu, to będzie odpowiednia ilość czynnika. No w tym wypadku na pewno nie będzie na zielonym polu. No i czynnika tak naprawdę to tu nie ma. Jest pusto. Nawet nie jest tak jak na tych wszystkich filmach, które możliwe, że już widzieliście lub jeszcze nie. Tu jest po prostu totalna pustka. Robimy to podobno w 5 minut. Tak jak tutaj mamy opisane, sam uzupełnij klimę w 5 minut. Jest to naprawdę szybko, jest to bardzo łatwe. Tylko oczywiście, jeżeli nie mamy szczelności, no to nic nam to nie da. Ale na pewno jest to tańsze, jak jechać do osoby, która nam klimatyzację sprawdzi. Jeżeli chodzi o ten zestaw, naprawdę fajna sprawa, nie jest to drogie. Ja chyba bodajże zapłaciłem 69 zł, jeszcze bez przesyłki. Więc no, puszka jest warta. Jeżeli kupujecie osobno, czyli przewód i puszkę, no to nie opłaca się Wam po prostu. A jeżeli kupujecie razem, no to tak jakbyście mieli prawie to za darmo. Więc to się Wam już później przyda. Możecie później tylko zakupić właśnie same puszeczki. W tym wypadku ja Wam pokazuję AC Fixa. Są też różne inne też, z różnych innych firm, ale ja sprawdzam sobie właśnie z AC Fixa od osoby, którą znacie. Ja również znam, bo też oglądałem nieraz jego programy, na których również też pewnych rzeczy można się nauczyć i sobie pomóc w domu. Ok, i teraz, aby wprowadzić ten czynnik, jakim jest AC Fix, musimy pierwsze zamontować puszkę i tą iglicę musimy do samego końca wykręcić, ponieważ jak będziemy wkręcać puszkę, żeby nam w trakcie nie przebiło puszki, ponieważ wyjdzie nam gaz tędy. Musimy mieć to podpięte. Ok.
skręcamy. OK. I teraz podpinamy. Pamiętajmy, aby odwrotnie, za chwilkę to puszka ma być odwrotnie. I musimy jeszcze wcześniej, pamiętajmy, poczepać tym, bo tam są czynniki. I odkręcamy. Powoli. O. I już się napełnia. Miejmy nadzieję, że nie ma wycieków. Jest już zimne wszystko. OK. Słychać, jak wchodzi wszystko. Ten czynnik. OK, na warning. I teraz włączamy silnik. To musi być do góry nogami. I klimatyzację. Za chwilkę to ustawię. OK. OK. Spada na dół. Mam nadzieję, że nie ma wycieku. Bo było totalne zero. Na filmach, jak widzieliście, u Grzegorza to mieli tak 10 tutaj stop. 10 na pozycji 10, tak? O. Coś się tam dzieje. I pamiętajmy, że 15 minut teraz silnik musi non-stop chodzić z włączoną klimatyzacją. OK. Ja to zamykam. Prawdopodobnie już wszystko weszło. A dziwnie trochę tam chodzi. Mam nadzieję, że jest w porządku. Nie wiadomo, jak długo, ile czasu nie była dobijana klimatyzacja. I wyciągamy. Sprawdzimy sobie teraz w środku, czy chłodzi. Ale to zimne teraz. Już chwilę, już minęło z 15 minut i faktycznie jest chłodniej. Jest odczuwalne, jest faktycznie chłodniej. Ja tu mam akurat otwarte drzwi, więc już wychodzi nam to ten chłód, ale jest. Działa faktycznie. Fajna sprawa, polecam ten produkt i faktycznie warto go kupić, tak żeby, jak to tam słyszałem u Grzegorza, jako tak zwane koło zapasowe. Fajne, fajna sprawa. No byłem sceptyczny, teraz już nie. Ciekawa rzecz, fajnie działa, tylko pamiętajmy, możemy nie mieć szczelnej klimatyzacji, no ma, nam to po prostu wyparuje. No, ryzyk fizyk, ale na pewno jest to znacznie, znacznie tańsze rozwiązanie. I jak tam słyszałem, to nie jest doraźne, tylko to po prostu już będzie Wam działać. To już po prostu Wam ma działać i ma Wam chłodzić w samochodzie, jak jest właśnie tak gorąco, jak na przykład dzisiaj. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Proszę, poleć ten odcinek swoim znajomym. Ważne, abyś dał łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał jeszcze, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach serii Test produktów. Trzymajcie się. Cześć.